Bogowie to film z 2014 roku w reżyserii Łukasza Palkowskiego. O kurczę, od czego tu zacząć? Może od tego, że ten film jest kochany przez publiczność w Polsce i mnie to absolutnie nie dziwi. Dlaczego twierdzę, że jest kochany? Może to nie jest jakiś ostateczny wyznacznik sympatii Polaków do danego filmu, ale coś to pokazuje, mianowicie średnie oceny użytkowników Filmwebu. Ten film w tej kategorii ma 8,0 z 352 764 ocen użytkowników, więc jednak to o czymś mówi, moim zdaniem. Wiadomo, że portal Filmweb też nie każdy oczywiście z Polaków posiada tam konto, ale jest to jakiś wyznacznik od tych osób, które akurat filmy oglądają. Moim zdaniem ten film można tylko chwalić. I od czego te chwalenie można by było zacząć? Może od największej jego zalety, czyli od roli głównej. A jest to film biograficzny o profesorze Zbigniewie Relidze, który dokonał pierwszej transplantacji serca w Polsce, a tutaj gra go Tomasz Kot. I ten występ jest, nie wiem, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, albo przesadzę w małym stopniu, że to najlepszy polski występ aktorski XXI wieku. Nawet tak bym to ujął. Bo jest jeszcze kilka objawień filmowych, które też nagle w rolach dzieci ludzie wystrzelili, ale to były pierwsze role i też zyskały jakoś tam miano bardzo dobrych, czy nawet wielkich ról. Ale na tym etapie kariery, na którym był wtedy Tomasz Kot, gdzie już kilka lat w tych filmach grał, no to był po prostu to, co on wykonuje w tym filmie jako Zbigniew Religa. Można samych superlatywach się do tej roli odnosić. Autentyczny, zachowanie, ruchy, gestykulacja, wszystko tutaj jest bardzo dobre w jego wykonaniu. Chyba twórcy nie mogli znaleźć do odtwarzania tej postaci lepszego aktora. Przynajmniej teraz mi nikt nie przychodzi do głowy, który mógłby to zagrać lepiej niż zrobił to Kot. Także to jest największy plus tego filmu ewidentnie. Co jeszcze wyróżnia ten film na tle polskich produkcji ostatnich kilkunastu lat? W tym przypadku akurat wszystkich polskich produkcji w historii. Otóż jest to najlepszy polski film biograficzny. Zdecydowanie. Było ich już co najmniej kilka w polskim kinie, ale ja nie przypominam sobie teraz filmu, który mógłby się nawet zbliżyć do tego. Ba, dla mnie to jeden, a że ja nie jestem wielkim sympatykiem, nazwę to delikatnie, filmów biograficznych, to jest jeden z najlepszych filmów biograficznych, jaki ja widziałem w życiu. A to już naprawdę świadczy o tym filmie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ten film też jest bardzo dobrze zrobiony technicznie. Bardzo dobre zdjęcia robione przez Piotra Sobocińskiego juniora. No ale to jest facet, jeden z tych polskich operatorów, który talent odziedziczył w genach, bo jego ojciec też był operatorem. I to też jeden z tych polskich operatorów, przed którym jeszcze może być obfita kariera. Soundtrack. Iście hollywoodzki, ale akurat jest tutaj tak dobrany, że pasuje do pomysłu reżysera. A jaki był według mnie główny pomysł reżysera? Żeby ten film zrobić właśnie w duchu hollywoodzkim. I to tutaj gra. Nie wiem, czy jest to też zasługa montażu, który też jest bardzo porządny, czy jakiejś innej rzeczy, ale ten film się świetnie, naprawdę świetnie ogląda. Nie ma też tutaj typowych dla filmów biograficznych momentów dłużyzn. Bo ile ja już oglądałem filmów biograficznych, gdzie po prostu od tych dłużyzn głowa bolała. Nie można było na to patrzeć. A tutaj nie. Jest określony odcinek życia lekarza, kardiologa Religi i ten odcinek życia oglądamy w sensie jego zawodu. I tu na tym się skupiamy. Tam sprawy rodzinne czy jakiekolwiek inne i to na bok. Po prostu tutaj twórcy wiedzieli, o czym chcą opowiedzieć ten film. O jakiej rzeczy z biografii Religi chcą mówić. I zrobili to według mnie na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście poniekąd też o fabule już wspomniałem.
Mamy tutaj pokazaną drogę Zbigniewa Religii od momentu, kiedy postanawia założyć własną klinikę, gdzie będzie przeprowadzał pionierskie przeszczepy serca w Polsce, do momentu pierwszej udanej transplantacji. Więc taki wymiar czasowy śledzimy. Nie wiem, jest to bodajże okres 2-3 lat. O czym jeszcze tutaj powiedzieć trzeba? O reżyserze Łukaszu Palkowskim. Ten film jest też moim zdaniem objawieniem dlatego, że wyreżyserował go tak, a nie inaczej właśnie Łukasz Palkowski. Pokazując, że nie można skreślać człowieka po jednym bardzo, ale to bardzo nieudanym, gównianym filmie. A taki właśnie zrobił Łukasz Palkowski przed wyreżyserowaniem Bogów. A mianowicie Wojna żeńsko-męska, czy jakoś tak. To była komedia romantyczna, z rodzaju tych polskich komedii romantycznych, nieoglądalnych praktycznie. I że ten gościu kilka lat po tej strasznej kupie filmowej zrobi jeden z najlepszych polskich filmów dekady 2010-2020, ja bym tego nigdy nie powiedział, nigdy bym tak nie przypuszczał. A jednak to się stało. I później swoimi następnymi filmami dowiódł tego, że potrafi naprawdę kręcić dobre filmy w dobrym tempie. Bo właśnie ten film też ma bardzo dobre tempo. To już wspomniałem też przy okazji, jak mówiłem o montażu, że to się ogląda od tak, po prostu. Ten film płynie, a widz nie ma poczucia aż tak długo spędzonego z nim czasu. Czy coś jeszcze mogę dodać? Troszeczkę jeszcze wracając do tego soundtracku. Oj, ja bardzo lubię niektóre numery z tego soundtracku, tak same w sobie. Ale one też nie były umiejscowione, bo to też jest przypadłość wielu filmów, tak byle jako. Nie, one były w odpowiednich momentach, w tych, w których należało je umieścić. A teraz jeszcze wrócę na sam początek, czyli największy plus aktorski Tomasz Kot, no to już powiedziałem, ale jeszcze bardzo dobrze są Piotr Głowacki w roli Mariana Zembali i Szymon Piotr Warszawski w roli Andrzeja Bochenka. Oni też naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dają radę. Po akurat Głowackim to mnie nie dziwi, bo facet naprawdę jest solidnym, bardzo solidnym aktorem. Warszawski tu bardziej zaskakuje taką rolą, w mojej opinii przynajmniej. Wiadomo, że jest też w tym filmie kilka takich, może nie uproszczeń, ale momentów, gdzie prześlizgujemy się nad niektórymi wydarzeniami, no ale z drugiej strony, gdyby tego nie zrobiono, to film byłby dłuższy, to też mogłoby wpłynąć na jego ostateczny odbiór. A tak to ten film jest dobrze spięty. Nie jest ani rozleczony, ani za krótki, jest w sam raz. Także mogę tylko polecić tym, którzy jeszcze go nie widzieli. Naprawdę. W mojej opinii najlepszy film biograficzny, na pewno polski, a jeden z najlepszych ogólnie w historii kina. Nawet aż tak. Więc o tym wyjątkowym filmie to tyle. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się.